Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny pracy i dzisiaj dostałem kolejne zapytanie o orzeczenie lekarskie na licencję pracownika zabezpieczenia technicznego. Jeszcze raz powtarzam, na licencję pracownika zabezpieczenia technicznego. Szanowni Państwo, proszę o potwierdzenie, czy wykonują Państwo badania na pracownika zabezpieczenia technicznego. Takie orzeczenie potrzebne stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika zabezpieczenia technicznego. Jest one mi potrzebne do złożenia wniosku o licencję. Jaki by był koszt tego orzeczenia? Pozdrawiam. Moja przychodnia medycyny pracy jako, można powiedzieć, nieliczna w moim rejonie bada, a następnie wystawia orzeczenia lekarskie do licencji pracownika zabezpieczenia technicznego. Są one honorowane przez policję i trzeba je tam po prostu po wykonaniu badania przedstawić. Podstawowy koszt badania lekarskiego wynosi 120 zł. Wystawiamy oczywiście faktury. Natomiast czasami zachodzi przypadek konieczności wykonania dodatkowo badań psychotechnicznych dla tegoż to pracownika i wtedy trzeba doliczyć około 100 zł. Badania przeprowadzamy naprawdę sprawnie, w sumie to ja przeprowadzam w ciągu jednej wizyty lekarskiej, maksymalnie w ciągu jakiegoś jednego dnia, tak żeby nie tracić niepotrzebnie czasu dla obu stron. Twój czas jest cenny jako tego pracownika, mój czas jest cenny, ale żeby to poszło sprawnie, warto się oczywiście zarejestrować pod numerem telefonu 601 775 123. Powtarzam, 601 775 123. I wtedy jest kwestia uzgodnienia terminu dogodnego dla obu stron. Po to, aby to poszło wszystko sprawnie. Na koniec tego filmiku dobra wiadomość, że lada moment, a być może już, pracownicy ochrony fizycznej mają być dopuszczeni do badań w placówkach prywatnych. Na razie filmik kręcę tutaj we wrześniu 2012 roku, to nie nastąpiło, natomiast na stronie Ministerstwa Zdrowia jest projekt rozporządzenia, dopuszcza on taką możliwość i przypuszczam, że jest to tylko kwestia czasu, a przypuszczam, że jak już oglądasz to wideo, to jest nawet możliwe. Na tym kończę. Oczywiście Cię zapraszam tutaj do komentarza tego filmiku poniżej. Więcej tutaj informacji, jeżeli jesteś zainteresowany, na stronie www.lekarzpracy.pl. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeżeli jeszcze się nie zorientowałeś, moja przychodnia jest na Żernickiej 215.